Cześć! To co, zabieramy się do roboty. Tutaj mamy wszystko zdemontowane. Zaraz to będę ładować w auto i odwożę do firmy, która zajmuje się obróbką. Teraz tak szybko może omówię, dlaczego ten silnik tak jest... Dlaczego klient tego silnika zdecydował się na remont. Jeśli chodzi o ten konkretny silnik, to tutaj powodem tego stanu rzeczy było to, że silnik jest wyposażony w instalację gazową. A instalacja gazowa plus słaba jej regulacja, do tego dochodzi luz zaworowy, to średnie połączenie, no i po prostu dzieje się to co tutaj, czyli w tym przypadku mamy wypalone zawory wydechowe. Zawory wydechowe zostały wypalone z tego względu, że po pierwsze instalacja była źle ustawiona, czyli ten silnik jeździł dość ubogo, a dość ubogo to wyższa temperatura spalania to po prostu szybsze postawienie się zaworów. I ten zawór właśnie z czasem bardzo zaczyna siadać w gnieździe. Luz zaworowy się kasuje, aż dochodzi do momentu, kiedy tego luzu zaworowego już w ogóle nie ma, czyli tak jak jest tutaj na pierwszym zaworze od strony rozrządu. Czyli ten zawór po prostu już nie ma luzu, zaczyna być postawiany i to powoduje jego wypalanie. Tutaj akurat jest jeszcze to tak pomiędzy, ponieważ ten zawór nie jest na tyle mocno wypalony, żeby tutaj już powstało takie duże wyżłobienie przez po prostu dużą temperaturę. Tylko po prostu to jest jeszcze ten etap, kiedy jest on podstawiony i po prostu akurat na tym jednym cylindrze sprężanie było rzędu 5 atmosfer, a na pozostałych było po 13. Czyli tutaj jeszcze można powiedzieć, że tak w porę zostało to zdemontowane. Także w tym przypadku ta głowica leci do kapitalnego remontu, czyli dotarcie wszystkich zaworów, wymiana zaworów, które są do wymiany, nie nadają się do dotarcia, do tego wymiana prowadnic zaworowych, które już nie mają, które posiadają już zbyt duży luz. Oczywiście do tych prowadnic lecą nowe, do wszystkich prowadnic lecą nowe uszczelki zaworowe. Co jeszcze? Standardowo oczywiście tu będzie płaszczyzna wykonana tej głowicy. No i na sam koniec, jak już to będzie wszystko złożone, to ja tą głowicę oddaję razem z wałkami, z wałkiem sącym i wydechowym. To panowie przy okazji po prostu regulują mi luzy zaworowe. Także głowicę mamy omówioną. Jeśli chodzi o blok silnika, to w każdym silniku, w którym wykonuję remont, oddaję ten blok do wykonania tutaj płaszczyzny. Po wykonaniu tej płaszczyzny tutaj są wymiarowane wszystkie tuleje. Ja już to sobie to zwymiarowałem. Nie ma tutaj jaja. Wymiar, który nominalny jeszcze trzymają. Nie ma tu żadnego progu. Jedyną wadą to po prostu standardowe tak zwane lustrzane tuleje. Lustrzane tuleje to znaczy, że jodełka, która powinna być na gładzi cylindrów, tak zwana jodełka, po prostu już praktycznie nie istnieje. I te tuleje są takie bardzo gładkie, a powinny być matowe. Zobaczycie później już po obróbce, te tuleje będą matowe, będą mieć takie ryski, które się krzyżują pod odpowiednim kątem. Jeśli chodzi o temat honowania, to ten temat jest rozwinięty u profesora Chrisa na kanale. No także jeśli chodzi o honowanie cylindrów, to według mojej opinii, jeśli pominiecie ten etap, czyli założycie nowe pierścienie do tulei, która jest taka, jest po prostu lustrem, nie ma tej tak zwanej jodełki, o której mówiłem, to po prostu ten silnik zacznie zużywać olej dużo, dużo, dużo szybciej i zacznie tracić kompresję. Wał był splerowany, wszystkie czopy trzymają wymiar.
przed założeniem. Wszystkim polecam tutaj wszystkie dziurki wydmuchać sprężonym powietrzem. Dobra, wał zamontowałem. Zmierzymy sobie teraz luz zdłużny wału. Ustawię wał maksymalnie do jednej strony. Trzydzieści pięć nie wchodzi i 30 na ciasno wchodzi. Czyli 0,3 mm mamy luzu i jest to poprawnie, mieści się w tolerancji. Standardowo powinno być między 0,22 a 0,45. My jesteśmy po środku, czyli wszystko jest tak, jak ma być. Śruby myjemy, muszą być czyściutkie. Każdą śrubę smarujemy w tym miejscu i nagięcie. Kolejność dokręcania. Także w moim przypadku pierwszy etap dokręcania to było 25 Nm, tak żeby wstępnie śruby sobie siadły. I później drugi, który podaje serwisówka, to jest do 44 do 46. Ja dokręciłem 46. I trzeci etap to jest, jak dobrze pamiętam, od 175 do 185 stopni. Każdy etap dokręcania musimy sobie sprawdzać, czy nasz wał się obraca, ma obracać się naprawdę lekko. Jeśli tam wszystko posmarowaliśmy, ten jak widać obraca się leciutko. I teraz w sumie jest drugi etap. W moim przypadku trzeci etap dokręcania, czyli stopień. Oraz sobie zwykły tusz, prawda? Taką przejściówkę, która kosztuje 15 zł. No i teraz 180 stopni. Jeszcze wracając do klucza, to jeśli macie taki klucz, w sumie każdy klucz, który macie, klucz dynamometryczny, to musicie go po użyciu rozkręcić na maksa, ponieważ on ma środkową sprężynkę. Jeśli zostawicie to na dzień albo dłużej, to po prostu ten klucz już nie będzie rozkalibrowany i przez to możecie sobie coś uszkodzić, bo na przykład dokręcicie klucz według tego, co ustawicie na kluczu, moment dokręcania powinien być poprawny, natomiast przez to, że to wszystko było kiedyś skręcone na przykład na maksa, to ten wynik będzie dużo zaniżony. Na przykład, nie wiem, dokręcacie te 60 Nm, a w rzeczywistości będzie 30-40, prawda? Także klucz pamiętajcie zawsze, na maksa odkręcamy i dopiero odkładamy.
Ciepło jest. Dobra, mamy dokręcone. Moment za nami, kąt za nami, po 180. Każda śruba od środka. Wał nam się obraca lekko, nigdzie go nie trzyma. Któryś raz z kolei mówiłem do kamery, która nie nagrywała. Mi się to trochę nudzi. Na szybko powtórzę to, co mówiłem, ale się nie nagrało. Więc tak, założyłem sobie pierścienie. Teraz mierzymy sobie luz tych pierścieni na półkach, prawda? Tutaj mamy luz w tych miejscach. Więc tak, jeśli chodzi o pierwszy pierścień, czyli pierścień kompresyjny, tutaj mamy mieć maksymalnie 800 luzu. Drugi pierścień to jest ganiający, tam mamy mieć 700 i trzeci olejowy również 700. Pierwszy cylinder w ogóle nie ma owalu, czyli zero. Ten ma 100. Ten w sumie takie pół setki, czyli w sumie błąd pomiaru. I ten ma, czyli czwarty, a w sumie pierwszy licząc od rozrządu ma 1,5 setki. W końcu pomierzyłem tłoki, wszystkie tłoki są ok. Pierścienie leżą sobie ładnie w tych rowkach. Jeden tłok tylko miał 100, więcej niż podaje serwisówka. Według mojej opinii mogę na to składać, tłoka nie wymieniamy. I lecimy dalej. Także co, jeden tłok już sobie włożyłem, akurat tego nie nagrałem, bo mi padła kamera. Teraz idziemy z drugim. Użyję do tego tak prostego przyrządu. To kładę sobie tłoka, ustawiamy. Oczywiście w tym przypadku nie możemy sobie pomylić stopki korbowodu. W maździe mamy stopy łamane. Pasuje tylko w jednej pozycji. Zresztą Chris widziałem to. Rozbierał silnik, w którym ktoś to obrócił o 180 stopni. Inny silnik pracował. Nie wróciło tej paletki, jestem podziwu. Po skręcaniu tego w tym miejscu nie mamy w ogóle wyczuwać
żadnego łączenia. W tym momencie, jak to tylko leży, to już to połączenie jest praktycznie niewyczuwalne. Tak hacze tylko do góry, a już po skręceniu, tak jak ma być, odpowiednim momentem, to to łączenie w ogóle będzie tak, jakby gotowe było. To jest tłok numer... Czyli to jest trójka. Tu mam trójkę. Trzeci od rozrządu, licząc, tu mamy rozrząd. Sparujemy. Doklepujemy tak, żeby to nam się wyrównało. I gotowe. Te śruby, jak każde inne, sparujemy na gwincie, tutaj na... Wstępnie mamy dokręcić między 26 a 32 Nm. Następnie w drugim etapie między 80 a 100 stopni. Górna granica. Górna granica, ponieważ są to, jest na to nowe śruby. Strykło. I teraz między 80 a 100 stopni ja zrobię blisko setki. I tak wszystkie po kolei. W tym miejscu jest łączenie stopy i polecam każdemu na każdym jednym korbowodzie przejechać sobie palcem. Tutaj w tym miejscu nie możemy, tak jakby nie ma być w ogóle miejsca, w którym nasz paznokieć wpadnie i zahaczy o to. A gdyby tak było, to od razu na starcie polecam tą stopę sprawdzić, po pierwsze, czy jest poprawnie przykręcona, po drugie zdemontować i sprawdzić, jaki mamy tam luz na tej panewce, bo tutaj, żeby nie było tak, że w przyszłości to skręcimy i nam się po 10 km obróci ta panewka. Jeszcze tutaj może dam jedną ciekawostkę. To jest silnik już poliftowy i silnik poliftowy ma 2.0 zmienne fazy rozrządu, tak samo jak przedliftowy 2.3. Ale nie do tego zmierzam. Jeśli chodzi o ten konkretny silnik, to ten, to jest ważne, zasilanie tej zmiennej fazy jest w tym miejscu. W tym miejscu jest zasilanie oleju, czyli smarowanie zmiennej fazy, a na przykład przedliftowy w ogóle tego nie ma. I tutaj musicie zawsze sobie patrzeć, czy na pewno dobrą uszczerkę pod gubicą zakupiliście. Tu jest uszczerka właśnie z tego silnika. O, i patrzcie, w tym miejscu mamy, tu jest otwór, o. No i w tym miejscu właśnie jest zasilana olejem zmienna faza. Za chwilę do przykładu wam pokażę uszczelkę, która jest tak jakby do przedlifta. Do przedlifta 2.3 i 2.0, ponieważ w 2.3 przedlifcie zmienne fazy były, ale tam było to rozwiązane znowu w jeszcze inny sposób niż jest tutaj. Teraz jeszcze trochę takiej teorii. Może powiedzieć, że powiem, co zauważyłem, jakie są różnice między tymi silnikami. To jest 2.0. Tam mam 2.3. Więc tak, pierwsza różnica to tu mamy inne wykorbienie.
Tłoki mamy takie same w 2.0 jak w 2.3. Pierścienie są też takie same jak w 2.3 i 2.0. Natomiast 2.0 nie ma tutaj tych wałków balansujących, czy tam jak się na nie mówi. Generalnie wałki, które odpowiadają niby za bardziej taką równą pracę silnika. Tu pokażę. Tu jest akurat mój silnik. Oj, tutaj mamy te wałki, prawda? Tu jeszcze podchodzi te właśnie, te wałki idą w tym miejscu, a tu jest ogólnie 2.3 do 2.0 ma kompletnie inny wał, tu jest inne wykorbienie w 2.3 dłuższe, no i przede wszystkim są właśnie te wałki, prawda? Tutaj w tym miejscu, natomiast tam jak pokazywałem, tego nie było. Tak dla ciekawskich, nie wiem, ten filmik pewnie szybciej wyjdzie niż ten z tym silnikiem, tutaj to jest ten turbo. W moim przypadku ja wyrzucam właśnie te wałki. Tak z ciekawości, ciekawe jak to będzie działać. W tym miejscu mają one zasilanie oleju, prawda? O, tutaj o. Zaślepiłem zwykłą śrubą na kleju. Tak, wyrzucam je po pierwsze, bo je wyrzucam, ich nie chcę. A po drugie, one są sparowane właśnie olejem i według mojej teorii po wyrzuceniu tych wałków skoczy mi trochę ciśnienie oleju do góry, ponieważ nie będzie tutaj tego oleju marnować. Jak to wyjdzie w praktyce, nie wiem. Zobaczymy. Trzeba sprawdzić samemu, ponieważ nie znalazłem takiej informacji nigdzie. Także wyrzucimy, zobaczymy, jak ten silnik pracuje bez wałków. Proszę, tutaj mamy właśnie przykład zastosowania bloku poliftowego do głowicy, która jest sprzed lifta. Ten blok, proszę bardzo, tutaj miał normalnie zasilanie oleju do zmiennych faz. Ja to zaślepiłem sobie wkręcając tutaj śrubkę na kleju, także tutaj będzie szczelnie wszystko trzymać. I zaślepiając w bloku ten kanał olejowy, po prostu wywierciłem, tak jak wcześniej wspominałem, w tym miejscu otwór. W tym miejscu otwór wywierciłem. Tutaj normalnie tego nie było. Wyglądało to tak jak tutaj. Także ja przerobiłem tylko jedną, że tak powiem, taki cross, czyli do silnika, bloku silnika z polifta zastosowałem głowicę sprzed lifta i pokrywę boczną sprzed lifta i ten silnik jeździ. Silnik 2-3 litra, przedliftowy. Tutaj mamy zasilanie oleju do zmiennych faz. W bloku silnika to leci tutaj, później tutaj olej wali, w tym miejscu jest wyjście, czyli w głowicy to wychodzi tutaj i po prostu w tym miejscu ta głowica jest zasilana w olej, jeśli chodzi o zmienne fazy. Czyli wychodzi na to, że tak, podsumowując, do poliftowego bloku możemy włożyć przedliftową głowicę, tylko musimy zdobyć sobie boczną pokrywę i wywiercić tu jeden otwór, o w tym miejscu. Będziemy już zakładać głowicę, tylko tutaj wbiję te tulejki dwie, tą i tą, ponieważ przy obróbce tego bloku musieli ją demontować. Tak samo muszą demontować zawsze ten kruciec od cieczy, bo inaczej nie ma możliwości wykonania tutaj palowania tej powierzchni. Gotowe. Tą powierzchnię już sobie odtłuściłem. Za chwilę przejdę do etapu uszczelki pod głowicą i samej głowicy. Ale tutaj jeszcze wspomnę może o czymś. Co do planowania takich powierzchni, to spójrzcie na tą powierzchnię tutaj. Ona jest taka, nie wiem czy to będzie widać. W każdym razie chodzi o to, że ona jest taka delikatnie tylko matowa, a tak praktycznie jak na lustro. I właśnie w taki sposób można rozpoznać to, czy dany warsztat, który zajmuje się obróbką takich rzeczy, czy robi to poprawnie. Według teorii to właśnie powinno być w takim stanie, jak jest teraz, czyli nie lustro idealne,
tylko taki delikatnie matowy kolorek. Matowa powierzchnia po prostu. No i tu widać, jak to było zbierane, prawda? O takim okrągiem, żeby te ryski tutaj, jak maszyna pracowała w ten sposób, to żeby te ryski właśnie były takie mikro. Oczywiście śruby nowe, wlewamy rzeźby, parujemy. Zaczynamy od 5 stopni. Przepraszam, 5 tonometrów. Ja w sumie nie mam takiego klucza, więc przyjmijmy, że to będzie już drugi etap. W sumie to po prostu zrobimy tak, że ustawię sobie 10. Tutaj. Pierwsza etapa jest tylko po prostu, żeby to prosto siadło. I drugi to jest 15 stopni. Teraz 45. 45. 45. Krzywo. Krzywo, kurz, strzał. I teraz już tylko 90 stopni. Raz 90, drugi raz też 90. Czyli łącznie tak do 180 stopni, tak? To jak już właśnie ogólnie skręcone, to polecam mu prawo wkręcić świece zapłonowe, tak żeby nie było takiego czegoś, że coś na to wpadnie, prawda? Dobra, teraz drugi etap. 90 stopni, razy 2. Czyli raz 90 i później pod okręceniem jeszcze raz 90. To jeszcze raz.
90. Ale zaraz już nie nadamy. Dobra, może trochę powiemy tutaj o luzach zaworowych. Jak widzicie, każda jedna szklanka jest podpisana, nie bez powodu. Firma, której zleciłem obróbkę tej głowicy, razem z dotarciem zaworów ustawiła mi luzy zaworowe. Jak wiecie, mamy tutaj szklanki, więc mamy w sumie trzy opcje. Pierwsza to wymiana szklanek, albo podmiana, po prostu gdzieś tam można tak zrobić. Czasami się tak uda, że podmienimy i to będzie pasować. Druga opcja to szlifowanie tych szklanek. Powierzchnię tych szklanek trzeba zeszlifować. I trzecia to w sumie ta, która została wykonana na tej głowicy, czyli szlifowanie trzonka zaworu, czyli skracanie po prostu długości zaworu. W tym przypadku tak to wykonali panowie. Ja to kiedyś zrobiłem, ja kiedyś w ten sposób zrobiłem u siebie. Było to 2 lata temu w mojej pierwszej mazie i tam właśnie skracając trzonek ustawiłem sobie luz zaworowy, ponieważ przy docieraniu tego zaworu, wiadomo, nam się wyciera gniazdo, więc sam zawór idzie w tą stronę, czyli luz się zmniejsza. No i z racji, że luz się zmniejsza, to musimy to po prostu albo właśnie podmienić szklankę, albo ją wymienić, albo wykonać tak jak ja, czyli ten trzonek zawora szlifujemy. Tylko jest jeden minus tego wszystkiego. Możemy to wykonać tylko jak mamy zdemontowaną głowicę, ponieważ do tego celu musimy zdemontować zawór, czyli go rozpiąć i zdemontować i dopiero go szlifować. Tak dla przykładu, przyjmijmy, że mamy tutaj wałek i na przykład to jest wydech, zawór to nie wiem, na jedynce mamy 10 setek luzu, tutaj mamy też 10 setek, a tutaj mamy 15 setek. No to w tym przypadku musimy skrócić ten zawór o 15 setek, ponieważ 25, jak dobrze pamiętam, setek to jest minimum na luz zaworowy na wydechach. To po prostu demontujemy szklankę, rozpinamy zawór, ściągamy zawór i go skracamy. Zakładamy, ściągamy z jego długości te 15 setek i gotowe. Tak, na pewno ktoś powie, że no jak szlifować w ogóle ten zawór. Przecież on jest tam, ta końcówka tego zaworu, która się styka ze szklanką, to jest ona utwardzana, powierzchniowo. No i jak to zeszlifujemy, no to ten zawór się wyklepie za chwilę, ten luz za chwilę. No zawór się wyklepie i to siądzie i będziemy mieli mega duży luz, prawda? Ktoś tak może powiedzieć. Niestety nie sprawdza się to, ponieważ u mnie to jeździło 50 tysięcy kilometrów. Ja zrobiłem 50 tysięcy kilometrów, wykonując obróbkę zaworu w ten sposób. Firma, która regeneruje te głowice, robi tak każdorazowo i naprawdę tych głowic bardzo dużo obrabia. Ludzie to zakładają i to naprawdę jeździ, nie ma reklamacji. Także tak można w ten sposób to zrobić i kosztuje to dużo mniej niż na przykład zmiana wszystkich szklanek. Dobrze, teraz wałeczki zakładamy. Tutaj już wypukałem sobie wszystkie gwinty. Tu musi być czysto, przedmuchane. Ładujemy olej. Tutaj i na szklaneczki olej. Dobra, to jest wałek wydechowy, tu mam wydech. Wałek wstępny. No i teraz dokręcamy w dwóch etapach. Wstępnie dokręcamy między 5 a 9 Nm. A końcowo między 14 a 17 Nm. 9, teraz jest 9. Klucz 10. Klucz ustawiony, natomiast kolejność dokręcania to... Yeah.
I teraz między 14 a 17. Jak już mamy wszystko porozbierane, to musimy sobie również popatrzeć do pompy oleju. W szczególności jak mieliśmy na przykład obróconą panewkę, a sitko, które jest smog olejowy, po prostu ma przerwane sitko, to w tamtym przypadku, jeśli ta panewka będzie obrócona i te wióry poleciały, sitko jest dziurawe, no to następną rzeczą, która jest uszkodzona, to właśnie pompa oleju. Pompa wygląda naprawdę ładnie. Tutaj nie ma żadnych skaz, takich rys. To wszystko jest ładne. Wirnik. Także ja to otworzyłem tylko tak po prostu, żeby się upewnić, że tu jest wszystko ok. Nie ma tutaj uszczelki. Z tego co wiem, to jest w wersji MPS tylko. Taka metalowa uszczelka między blokiem a pompą oleju. Pompę oleju dokręcamy momentem 12 Nm, następnie 20 lub 25 stopni. Wszystkie te śrubki od rozrządu mają być dokręcone momentem 12 Nm. Tutaj mamy napinacz rozrządu. Jeśli chcemy go ścisnąć, to musimy w tym miejscu podważyć taką zapadkę i dopiero wtedy kręcimy nim adło na przykład i go ściskamy. Ściskamy go do momentu, aż tutaj w tym oczku pojawi się taka zapadka, w którą sobie wkładamy na przykład o kawałek drucika. I teraz możemy już normalnie. I mamy zablokowany napinacz. Boczna pokrywa przykręcona, jak widzieliście, to dajemy tak
głową tego silikonu. Jego większa ilość wcale tego lepiej nie uszczelni. Jeszcze dokręcacie sobie tą część, czyli pokrywę do miski, a nie miskę do silnika. Dolną pokrywę przykręcamy między 20 a 30 Nm. Te dolne, te boczne, małe śrubki ja dokręcam na wyczucie. EGR, czy benzyna ma EGR? Mazda ma EGR w silniku benzynowym. Tu jest tutaj, w tym miejscu on jest zasilany. I polecam tutaj właśnie wszystko wymyć, ponieważ wiadomo, EGR nam syfi ten kolektor. Także wyczyścić, wydmuchać. I co do zasilania tego EGR-u przez spalinę, to jest w tym miejscu jest zasilanie, czyli w bloku silnika to jest tutaj. Tu jest zasilanie, a tu jest elektrozaworek, który steruje otwarciem tego EGR-u. Tu mamy termostat przykręcony. Tu jeszcze musimy sobie przekręcić czujnik spalania stukowego. Czujnik spalania stukowego dokręcamy między 16 a 23 Nm.
No to teraz kręcamy blokadę. Druga jest tam na wałkach. Musimy mieć teraz przybitkę. Możemy dokręcać już tutaj koło pasowe. Mazda nie ma żadnego klina. Ta główna śruba ma być dokręcona momentem 100 Nm plus 90 stopni. Jeśli chodzi o ustawienie rozrządu, to nie zapomnijcie sobie wkręcić tutaj. Tutaj jest, ja kręciłem sobie zwykłą śrubkę M6. I dopiero wtedy możemy, że tak powiem, całość dokręcać. Oczywiście tutaj jest również wkręcony, no i wałki, tak jak mówiłem, są zablokowane. Także 100 stopni, tam jest chyba od 95 do 105 w serwisówce. Także 100 stopni plus kąt też zawiera się między chyba 85 a 100. Więc przyjmijmy, że też 100 stopni możemy tutaj to dokręcić. Zdemontowałem już blokady rozrządu. W sumie to przed dalszymi czynnościami sprawdźmy sobie jeszcze w razie w czy ten wał nam się obraca, czy nie ma mimo wszystko, czy nie ma kolizji tłoków z tymi zaworami. No to tak wszystko pracuje. Zdemontowałem sobie oczywiście świece, bo bym miał tutaj dość ciężko to kręcić, a tak to jest bez świec, czyli tak jakby bez kompresji, to naprawdę ma się to się naprawdę ma lekko obracać. Tu się obraca, czyli będzie jeździć. W tym miejscu, po jednej i drugiej stronie, delikatnie posmarować trzeba masą uszczelniającą, czyli tak zwanym silikonem. Thank you.